Dzień dobry, moi drodzy. Dziś zapraszam Was na bardzo ważny film. Film, który podejrzewam, że nie będzie krótki, a raczej bym powiedziała, że będzie bardzo długi, ponieważ mam do wyjaśnienia Wam wiele ważnych informacji. I chyba tak naprawdę od tego filmu powinnam zacząć prowadzić mój kanał, żeby nie pojawiały się takie sytuacje, jakie miały miejsce, między innymi pod ostatnim filmem, gdzie pokazuję Wam zabieg z botoksu. I dlatego też ten dzisiejszy film chciałabym zadedykować wszystkim paniom, które były bardzo zawiedzione tym, że pokazuję zabiegi z medycyny estetycznej i jak twierdziły, wciskam ściemę, jeśli chodzi o pielęgnację. Chciałabym również zadedykować ten film wszystkim paniom, które przyjdą pod mój kanał, przyjdą tutaj gdzieś na moje filmy i będą pod nimi wypisywały komentarze, że robiąc zabiegi różnego rodzaju, między innymi też z medycyny estetycznej, wciskam kity na temat pielęgnacji. Ale oczywiście ten film chciałabym zadedykować tak naprawdę wszystkim osobom, które chciałyby zdobyć jakąś świadomą wiedzę na temat tego, jak dbać o skórę i tak naprawdę o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Także od razu zabieramy się za film, za tłumaczenie, wyjaśnienia i nie tylko. Zapraszam do oglądania. Zacznę od ważnych informacji, a mianowicie takich, że w tej chwili mam 37 lat. Za moment będzie to 38. Jestem posiadaczką skóry mieszanej na twarzy z oznakami starzenia, czyli mam zmarszczki, mam cienką skórę, skórę wrażliwą. W niektórych miejscach już pojawiają się właśnie oznaki starzenia, takie jak brak jędrności. Natomiast na ciele posiadam skórę raczej suchą. Prowadzę mój kanał od kilku lat. Z wykształcenia jestem kosmetologiem, ale oczywiście moja branża, czyli ta branża kosmetyczna, branża beauty, cały czas się rozwija. W związku z tym i ja cały czas staram się w tym kierunku rozwijać, czyli zdobywać odpowiednią wiedzę, kształcić się, brać udział w różnych szkoleniach, webinarach. Rozmawiam z osobami, które posiadają większą wiedzę ode mnie, na przykład z lekarzami, z jakimiś specjalistami w danej dziedzinie. To wszystko sprawia, że staram się też i Wam tutaj na moim kanale od tych kilku lat przekazywać wiedzę. Wiedzę właśnie związaną ze skórą. Coś, co bardzo mnie pasjonuje też od wielu, wielu lat, to są między innymi kosmetyki, no i właśnie to dbanie o skórę. Stąd też pomysł na kanał. I tak jak powiedziałam na samym początku, chyba powinnam od początku tego mojego kanału zacząć od tego właśnie filmu, żeby Wam to wszystko dzisiaj wyjaśnić, o co tak naprawdę tutaj chodzi w tym dbaniu o skórę. Jeśli wejdziecie sobie na stronę główną mojego kanału, to zobaczycie, że opowiadam Wam tutaj nie tylko o kosmetykach, które sprawdzają się na mojej skórze, które dla Was testuję, które dla Was sprawdzam, o kosmetykach, które proszę o testowanie inne bliskie mi osoby, żeby mieć też większe pole wypowiedzi tutaj dla Was ze względu na różnego rodzaju typy skóry i nie tylko, problemy skórne. Ale też na moim kanale nie tylko opowiadam o kosmetykach, pokazuję Wam różnego rodzaju zabiegi domowe przy wykorzystaniu też domowych urządzeń. Mówię Wam o tym, pokazuję Wam również zabiegi kosmetyczne w salonach kosmetycznych, zabiegi z medycyny estetycznej. Mówię Wam o diecie, mówię Wam o suplementacji. Raz na jakiś czas poruszam tego typu tematy. A dlaczego? Właśnie dlatego, że dbanie o skórę to jest holistyczne podejście na wielu płaszczyznach i zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Teraz jak już wiecie, jaką skórę posiadam ja, jakie jest moje podejście do prowadzenia tego kanału, ile mam lat, jak to wszystko u mnie wygląda, to zacznijmy też od poruszenia kwestii samej skóry, żebyście to dobrze zrozumiały. Staram się tutaj na moim kanale opowiadać Wam o różnych takich zagadnieniach w jak najprostszym języku, bez stosowania profesjonalnych, czy takich specjalistycznych zagadnień. I wydaje mi się, że robię to naprawdę w prosty sposób.
Jednak widzę po waszych komentarzach, że nie dociera to do wszystkich. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy tym, że nieuważnie oglądacie moje filmy, czy tym, że nie śledzicie wszystkich moich filmów, bo coś was nie interesuje, czy może tym, że jesteście nowymi osobami tutaj na moim kanale i nie znacie moich starych filmów i moich wypowiedzi. Nie wiem. Dlatego też postaram się jeszcze raz wam to wszystko dzisiaj takim właśnie prostym językiem przedstawić i uświadomić. Skóra, moi drodzy, to jest największy nasz zewnętrzny organ. Wyobraźcie sobie, że skóra ma prawie 2 metry kwadratowe powierzchni. Jest to jeden z naszych najważniejszych organów, dzięki któremu możemy normalnie funkcjonować. Skóra jest zbudowana z różnych części, wewnętrznych i zewnętrznych. To, co widzimy i to, co mamy od środka. I teraz, jeżeli spojrzymy na skórę od naszego wnętrza, to mamy tutaj różne warstwy. Warstwę tkanki podskórnej, której, tak jak mówię, nie widzimy. Mamy warstwę skóry właściwej, w której to znajdują się naczynia krwionośne, różnego rodzaju gruczoły, różnego rodzaju komórki odpowiedzialne za funkcjonowanie naszego organizmu. Mamy też m.in. włókna kolagenowe i włókna elastynowe. A później jest ta część skóry, czyli naskórek, którą już jesteśmy w stanie zobaczyć. Czyli można by było powiedzieć, że nasza skóra składa się z kilku warstw. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ta najbardziej zewnętrzna skóra, czyli ta warstwa naszej skóry, ten naskórek, również zbudowany jest z warstw. I mamy tutaj warstwę m.in. podstawną, gdzie tworzą się nowe komórki naszego naskórka, ale mamy również warstwę rogową, tę, którą najbardziej widzicie, która też z kolei, słuchajcie, jest zbudowana z kilkunastu warstw. I żeby wam to też troszkę tak zobrazować, czasami jak widzicie takie łuszczenie się na skórze, takie białe skórki suche, to są właśnie te komórki tej warstwy rogowej naszego naskórka. No i zobaczcie, mimo tego, że wydaje się, jakby ta nasza skóra była, no powiedziałabym, trochę skomplikowana w tej budowie, nie jest aż tak bardzo skomplikowana, jeśli to tak wszystko uprościmy. Czyli mamy tę zewnętrzną warstwę i tę wewnętrzną warstwę naszej skóry. I teraz, żeby dbać odpowiednio o naszą skórę, o ten nasz największy, słuchajcie, organ i jeden z najważniejszych organów, musimy o skórę dbać na dwóch płaszczyznach, czyli na tej płaszczyźnie zewnętrznej, moi drodzy, i na tej płaszczyźnie wewnętrznej, której nie widzicie. Dlatego też tak dużo mówi się o tym, że na funkcjonowanie naszej skóry, prawidłowe funkcjonowanie naszej skóry ma wpływ wiele czynników. Jeśli weźmiemy pod uwagę te czynniki wewnętrzne, które będą oddziaływały na te wewnętrzne warstwy naszej skóry, to tutaj mamy między innymi dietę, czyli wszystko to, co wprowadzamy do naszego organizmu i będzie oddziaływało od środka. Woda, pożywienie, napoje, różnego rodzaju suplementy, leki i tak dalej. Ok. Druga ważna sprawa wewnętrzna, te czynniki wewnętrzne, to są też nasze choroby. A co z tym się wiąże, to są również przyjmowane leki. To wszystko działa na naszą skórę. Idziemy dalej. Te czynniki wewnętrzne, to są również hormony, czyli działanie tych pozostałych organów w naszym organizmie, tworzenie hormonów i oddziaływanie na naszą skórę. Idziemy dalej. To są również geny, czyli to, co pozyskujemy od naszych rodziców. Widzicie? To są czynniki, które działają na naszą skórę od wewnątrz, żeby ona prawidłowo funkcjonowała. Ale też sprawiają, że nasza skóra w nieodpowiedni sposób działa. Dobra. Następna ważna sprawa to są czynniki zewnętrzne, czyli to, co oddziaływuje na naszą skórę od zewnątrz, moi drodzy. Czyli na przykład powietrze i to, co się w powietrzu znajduje, mróz,
wiatr, temperatura. Promieniowanie, tak, dobrze usłyszeliście, to są różnego rodzaju na przykład chemikalia, które stosujemy w naszej przestrzeni, ale to jest też między innymi pielęgnacja, czyli to, co nakładamy na naszą skórę. Oczywiście tych czynników zewnętrznych i wewnętrznych może być dużo więcej. Może być stres, może być nieodpowiednia dawka snu, mogą być używki. Naprawdę, słuchajcie, jest tego bardzo dużo. Czyli zwróćcie uwagę, że mamy tutaj działanie zewnętrzne i wewnętrzne, jeszcze raz to podkreślam, na naszą skórę. Co w takim razie robić, żeby nasza skóra była w dobrym stanie? Działać na nią holistycznie, moi drodzy, czyli działać na nią na różnych płaszczyznach, od zewnątrz i od wewnątrz. Dam Wam teraz taki bardzo prosty przykład, który bardzo często też piszę gdzieś tam w komentarzach, żeby osoba, która nie potrafi zrozumieć tego, jak funkcjonuje nasza skóra i jak należy o nią dbać, może w prostszy sposób zrozumiała. Chodzi o to, słuchajcie, zęby. Jak dbamy o nasze zęby? Codziennie je myjemy, prawda? Po co je myjemy? No, żeby mieć odświeżony uśmiech, żeby zadbać o to, żeby był ten zdrowy uśmiech, żeby zęby były białe, żeby usunąć kamień, pozbyć się bakterii, pożywienia, które gdzieś tam zalega i tak dalej, i tak dalej. Myjemy i dbamy o nasze zęby codziennie. A raz do roku, dwa razy do roku, albo nawet częściej, chodzimy do stomatologa, do dentysty. Po co? Żeby zrobić przegląd, tak? Żeby zobaczyć, skontrolować, w jakim stanie jest ta nasza jama ustna i te nasze zęby. Czy coś tam się z nimi nie dzieje? Nie dzieje się jakaś próchnica, jakieś, nie będzie potrzebne jakieś leczenie kanałowe, czy wszystko dobrze jest z dziąsłami, tak? Ale chodzimy też do dentysty po to, żeby usunąć kamień, żeby wybielić zęby, żeby je poprawić. Zakładamy sobie aparat na zęby, żeby mieć ten ładny uśmiech. Tak samo, moi drodzy, jest w podejściu do pielęgnacji, do dbania o naszą skórę. Stosujemy codziennie odpowiednie kosmetyki, które dbają o wygląd zewnętrzny naszej skóry. A dodatkowo chodzimy na zabiegi, żeby jeszcze tę naszą skórę postawić do działania, pobudzić do działania, żeby ona lepiej wyglądała, żeby wzmocnić efekty pielęgnacji. Stosujemy odpowiednią dietę, dobrze się odżywiamy, stosujemy różnego rodzaju suplementy, dbamy o nasze zdrowie, choroby, hormony i nie tylko, wysypiamy się, staramy się, żeby stresu było mniej, dbamy o aktywność fizyczną, ograniczamy używki. To wszystko wpływa na to, jak nasza skóra wygląda. Jeśli żyjecie w takim przekonaniu, że stosując tylko i wyłącznie kosmetyki, sprawicie, że wasza skóra będzie w idealnym stanie, to gratuluję wam, bo jeśli tak jest, no to super. Ale niestety, prawda jest taka, że u większości społeczeństwa sama pielęgnacja nic nie daje. Biorąc pod uwagę wszystkie działające czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, to w jaki sposób żyjemy, w jakich czasach żyjemy, i biorąc też pod uwagę to, że nasza skóra w pewnym momencie, tak jak i my, zaczyna się zwyczajnie starzeć. A co za tym idzie, moi drodzy? Kiedy skóra się starzeje, zaczyna zanikać kolagen, zmniejsza się jędrność naszej skóry, te włókna kolagenowe, włókna elastynowe, ich funkcjonowanie. Być może pewne czynniki zewnętrzne, jak na przykład promieniowanie, sprawiają, że na naszej skórze pojawiają się przebarwienia. Być może różnego rodzaju choroby, które przechodzimy, sprawiają, że na naszej skórze pojawiają się stany zapalne. Może tak też być. Albo różnego rodzaju czynniki genetyczne. No jest tego tak dużo, słuchajcie, tak dużo tych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które sprawiają, że nasza skóra funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, i nawet niektórzy twierdzą, że jest ona takim naszym drugim mózgiem, bo pokazuje nam to, co działa od nas zewnątrz i to, co działa od nas wewnątrz, jak my funkcjonujemy. Możemy to wszystko zobaczyć na naszej skórze.
Więc gdybyśmy tylko podchodzili na takiej zasadzie, że będziemy stosować tylko i wyłącznie kosmetyki, to nie zawsze osiągniemy takie efekty, jakbyśmy chcieli. Czy gdybyśmy tylko stosowali zabiegi, też nie będzie takich efektów, jakbyśmy chcieli. To wszystko, moi drodzy, musi się ze sobą po prostu łączyć. Jeśli raz w roku pójdziecie do dentysty na usunięcie kamienia, a nie będziecie codziennie tych zębów myć, to co wam to da? No tak na logikę, słuchajcie, co wam to da? Tak samo jest w przypadku zabiegów i pielęgnacji. W ostatnim filmie pokazałam wam botoks. Botoks jest substancją leczniczą. To nie jest substancja pielęgnująca. Botoks nie jest preparatem, dzięki któremu pozbędziecie się przebarwień, który zwęży wam pory, zmniejszy stany zapalne na skórze, który sprawi, że, no nie wiem, wasza skóra nie będzie się starzała. Nie, moi drodzy, botoks jest substancją, którą wykorzystujemy w różnych problemach skórnych i nie tylko, bo również wykorzystujemy botoks jako substancję medyczną w leczeniu różnych przypadłości, tak? I gdybym ja dzisiaj powiedziała wam, słuchajcie, na moim kanale, albo od samego początku, jak prowadzę ten mój kanał, że ja stosuję tylko i wyłącznie kosmetyki i to, jak wygląda moja skóra, to jest zasługa cudów kosmetycznych. Bo kosmetyki są w stanie usunąć nam zmarszczki, ujędrnić skórę, usunąć przebarwienia, zwężyć pory, pozbyć się wyprysków, zrobić po prostu, słuchajcie, no taki wow, że wy nie musicie robić nic kompletnie więcej z tą skórą, to ja bym była jedną z największych hipokrytek, jakie są tylko możliwe na świecie i wciskałabym wam ściemę i kit. No taka jest prawda. Tak samo by było w drugą stronę, gdybym ja dzisiaj wam powiedziała, że słuchajcie, ja wykonuję sobie raz w roku botoks, ja ze skórą absolutnie nie robię nic więcej. Ja jej nie myję, ja jej nie tonizuję, nie złuszczam, nie nakładam filtrów, nie stosuję substancji aktywnych. To, co widzicie na mojej skórze, to jest zasługa botoksu. To by było to samo, słuchajcie. To by była jedna wielka moja hipokryzja i brak wiarygodności. Te osoby, które są ze mną tutaj na kanale, uważnie oglądają moje filmy. Uważnie, ze zrozumieniem. Próbują zdobyć jakąś wiedzę, pozyskać jakieś informacje. Doskonale wiedzą o tym, że ja bardzo często podkreślam to w moich filmach. Po pierwsze, podkreślam to, że dbanie o skórę to jest podejście holistyczne na wielu poziomach, że sama pielęgnacja nie wystarcza, już nawet w pewnym wieku sama pielęgnacja nie wystarcza, że bardzo ważne jest to, żeby uzupełniać naszą pielęgnację i stosowanie różnego rodzaju kosmetyków, zabiegami. Że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Ja absolutnie jestem przeciwko temu, żeby przesadzać z zabiegami, przesadzać z medycyną estetyczną. Ja w ogóle nie podoba mi się to, jak niektóre kobiety przesadzają i widać to na ich twarzach. Jak zmieniają im się rysy skóry, rysy twarzy. Ja jestem przeciwko temu. Ale też, moi drodzy, ja w swoich filmach i na moim kanale podkreślam, że ja robię bardzo dużo różnych rzeczy w tym, żeby moja skóra była w takim stanie, jak jest. I to nie są tylko i wyłącznie kosmetyki. Natomiast ja nie wyobrażam sobie tego, żebym ja dzisiaj przestała dbać o warstwy zewnętrzne mojej skóry przy pomocy kosmetyków i wykonywała tylko i wyłącznie zabiegi. Nie wyobrażam sobie tego. Dlatego też właśnie tutaj na moim kanale staram się przedstawiać wam różne sposoby dbania o naszą skórę. Opowiadam wam o kosmetykach, które działają na naszą skórę od zewnątrz, moje drogie panie. Czyli działają na te zewnętrzne warstwy, na ten nasz naskórek. Staram się przedstawiać wam takie sposoby, które działają na naszą skórę głębiej. Medycyna estetyczna pozwala nam zadbać o głębsze warstwy naszej skóry, czyli dotrzeć głębiej do tej skóry właściwej, do tych włókien kolagenowych, elastynowych, żeby pobudzić je też do pracy i podziałać na naszą skórę jeszcze bardziej intensywniej.
ale też opowiadam Wam o suplementacji, o diecie, o różnych takich czynnikach, które wpływają na działanie naszej skóry od wewnątrz. Mam nadzieję, że teraz już będziecie to rozumieć, że nie ma kosmetyków takich, które będą działały cuda. Nie ma takich kosmetyków, które zatrzymają proces starzenia. Jeśli Wy dalej w to wierzycie, no to przykro mi bardzo, ale mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem uświadomiłam Wam, że sama pielęgnacja nic nie daje. Może dużo zdziałać, naprawdę może dużo zdziałać, ale czasem potrzeba jeszcze więcej. No dobrze, moi drodzy, idziemy dalej. Oczywiście w internecie i nie tylko jest wielu zwolenników tego, żeby na przykład dbać o naszą skórę tylko i wyłącznie od wewnątrz przez odpowiednie odżywianie i odpowiednią dietę. Są tacy zwolennicy, osoby, które wypowiadają się, że tylko i wyłącznie pielęgnacja naturalna jest w stanie sprawić, że nasza skóra będzie w dobrym stanie. Są też takie osoby jak ja, które mówią Wam o tym, żeby dbać o skórę w odpowiedni sposób, trzeba podchodzić do tego dbania na różnych płaszczyznach i różnych krokach. Ja na moim kanale nie mówię Wam, że i nie zachęcam Was tylko i wyłącznie do stosowania medycyny estetycznej. Nie zachęcam Was tylko i wyłącznie do stosowania zabiegów kosmetycznych czy różnego rodzaju urządzeń w domu. Ja staram się Was przekonać do tego, żeby działać właśnie na różnych płaszczyznach. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego z Was będzie stać na zabiegi z medycyny estetycznej i to jest zrozumiałe, ponieważ nie są to tanie zabiegi. Tak samo zdaję sobie sprawę z tego, że nie u każdego z Was sprawdzą się kosmetyki, które Wam polecam i to jest całkowicie normalne, bo nasza skóra różnie reaguje i może różnie reagować na substancje, które znajdują się właśnie w kosmetykach. Mimo wszystko staram się Was przekonać do tego, żeby Wasze podejście do pielęgnacji, do tego dbania o skórę miało większy wymiar, żebyście patrzyli na to z różnych, jakby Wam to wytłumaczyć, żebyście patrzyli pod różnym kątem na to, jak Wasza skóra wygląda i jak o nią w odpowiedni sposób dbać. Bo czasami się tak zastanawiam, słuchajcie, gdybym ja miała problemy ze skórą, na przykład gdybyście widzieli u mnie mocne jakieś przebarwienia, czy też zmiany trądzikowe i gdybym ja powiedziała Wam, nagrałabym Wam dla Was film i powiedziałabym Wam, że robię sobie botoks, to czy Wasza reakcja byłaby taka sama, jak pod ostatnim filmem, że skoro robię tego typu zabieg, to znaczy, że pielęgnacja kompletnie nie działa? No nie, bo wy byście nie widzieli efektów działania pielęgnacji na skórze zmienionej chorobowo czy na jakichś stanach, tylko byście pomyśleli sobie, dobra, ona robi botoks, bo robi na zmarszczki, czyli działamy tylko i wyłącznie na zmarszczki, no a pielęgnacją czy zabiegami trzeba podziałać na stan skóry. No pewnie by tak było. Odnoszę jednak wrażenie, że przez to, jak widzicie, przez to, jak wygląda moja skóra i przez to, że opowiadam Wam właśnie o działaniu różnego rodzaju kosmetyków, że Wam je tutaj polecam, Wy macie też takie złudne wrażenie, że wszystko to, co ja tutaj właśnie opowiadam o tych kosmetykach i pokazuję, to jest wszystko to, co działa na moją skórę. Mimo tego, że właśnie ja w wielu filmach i wypowiedziach podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie to. Bo właśnie pod jednym z ostatnich filmów też ktoś napisał, że jemu się wydawało, że ja ten stan skóry, który mam, to jest tylko i wyłącznie pielęgnacja i te drogie kosmetyki. Naprawdę wiecie co, ja nie wiem czasami jak mam na to wszystko reagować i jak mam Wam odpisywać w tych komentarzach, bo odnoszę takie wrażenie, że nie oglądacie uważnie moich filmów, albo też szukacie zupełnie innych informacji tutaj na moim kanale niż to, co ja Wam przekazuję naprawdę już od kilku lat. Bardzo bym chciała, żebyście zrozumieli i jeszcze raz to podkreślę. Dlaczego ja wykonuję botoks na okolice mojego czoła, mimo że mówiłam już o tym wiele razy? Botoks wykonuję dlatego, że mam silną mimikę twarzy i jest mi on potrzebny, by przyblokować trochę tę mimikę twarzy, by to jak mówię, jak do Was się wypowiadam, nie było momentami komiczne, w takim sensie, że widzicie, że podnoszę jedną brwi wyżej, drugą niżej, że Wam to przeszkadza, mi też to przeszkadza jak na siebie patrzę. Owszem, to,
że po wstrzyknięciu botoksu ja mam gładsze nieco czoło. To jest efekt dodatkowy, ale to nie zwalnia mnie z tego, żebym ja nie stosowała kosmetyków, które będą dbały o mój wygląd mojej skóry. To nie zwalnia mnie z tego, żebym ja codziennie wykonywała demakijaż, żebym ja złuszczała ten martwy naskórek, żebym stosowała fajne substancje aktywne, żebym stosowała substancje, które będą wpływały na regulację sebum u mnie w strefie T, ale też nawilżały moją skórę między innymi na policzkach. Weźcie proszę to pod uwagę i mam nadzieję, że dzisiaj w jakiś minimalny chociaż sposób dotarłam do Was, żeby Wam wytłumaczyć, jak działa nasza skóra, z jakich warstw się ona składa i jak powinniśmy my o tę naszą skórę dbać, jakie powinno być nasze szersze spojrzenie na dbanie o naszą skórę i też kroki, które wykonujemy w tym, żeby nasza skóra wyglądała dobrze, a co za tym idzie, żebyśmy my czuły się dobrze w naszej skórze. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli nadal jest dla Was coś niejasne, piszcie w komentarzach. Postaram się wytłumaczyć Wam to jeszcze raz najlepiej, jak potrafię. Mam jednak nadzieję, że dotarłam do Was, chociaż w ten minimalny sposób. Jeśli uważacie, że to, co dzisiaj powiedziałam, jest kompletnie nie dla Was i macie inne przekonania w tej kwestii i uważacie, że tylko pielęgnacja, albo tylko zabiegi, albo to czy tamto, to myślę, że mój kanał nie jest dla Was, bo ja dalej będę robić filmy, w których będę Wam pokazywać, jak działają różnego rodzaju zabiegi na naszą skórę i wspomagają jej funkcjonowanie. Dalej będę opowiadać Wam o domowych zabiegach, które wspomogą Waszą pielęgnację. I dalej będę Wam mówić o fajnych kosmetykach, które pomogą Wam w tym, żeby ta Wasza skóra od zewnątrz wyglądała pięknie. Jeśli chcecie zostać ze mną dalej, będzie mi bardzo miło. I bardzo Wam dziękuję za zaufanie i za to, że byliście, ale też będziecie ze mną, mimo tego, co dzisiaj powiedziałam. I mam nadzieję, że Was nie uraziłam tym filmem, bo to nie taki był zamiar, tylko chciałam Wam naprawdę wytłumaczyć raz i porządnie, o co w tym wszystkim chodzi. Tym samym dziękuję wszystkim osobom, które wytrwały do końca, wysłuchały uważnie ten film. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!